Siemanko, z tej strony Jarząbek z kanału e-Jarząbek. Dzisiaj pokażę wam, jak wyciągnąłem silnik, trochę poopowiadam. Nie będę pokazywać, jak pracuję, tylko powiem, co ja tutaj robię, bo nie nagrałem po prostu innego filmiku, bo cały tydzień, no od poniedziałku dzisiaj jest środa, w środę jakoś starałem się wrzucać jakiś film, ale nic nie nagrałem, bo walczę z korsą. W korsie jest do wymiany sprzęgło, więc wyciągnąłem sobie silnik. Tak jak widzicie, dokładnie był popsuty wysprzęglik. Miał takie bicie po prostu pod pedałem, było czuć. No i co? I wymieniam całe sprzęgło z dociskiem i z wysprzęglikiem. Dodatkowo wymieniłem już pasek wieloklinowy. No i tam tłumik leży, jest pospawany nowy łącznik elastyczny. No i tak to się wszystko prezentuje. Dzięki temu, że mam taki żuraw, to tutaj bez problemu sam mogłem sobie poradzić z tym, żeby wyciągnąć ten silnik. Nie było żadnych problemów. A czemu ten wysprzęglik się popsuł? Trochę wam powiem. Z tyłu są bębny. No i w tych bębnach, są tłoczki. Musicie sobie tam wygooglować, jak nie wiecie, jak to jest zbudowane. Ale ten jeden tłoczek przeciekał. No i na tym kole, w tym bębnie, było pełno właśnie takiego syfu od płynu hamulcowego i zdartej okładziny. No i przez to, że tak się stało, tutaj w korsie wlew do płynu hamulcowego jest zabudowany. I to korso jeździła dziewczyna. Ona nie wiedziała nawet tam, że jest taki... że jest tam taki zbiorniczek, że trzeba to sprawdzać. No i zawsze sprawdzała tylko tutaj te płyny, a płynu hamulcowego nie sprawdzała. No i po tej wymianie, po wymianie hamulca, oczywiście powiedziała mi, że ma te pukanie w sprzęgle, no i było czuć to. Jak rozkręciłem tylnie hamulce, tam znalazłem tego winnowajce, czyli tłoczek, sprawdziłem, ile jest płynu w zbiorniczku, no i nie było prawie wcale. Niestety odpowietrzenie tutaj tego układu, tego sprzęgła nie pomogło. No i co? No i zabrałem się za wyciąganie. Pójdzie cały zestaw sprzęgła. Tu mam już wysprzęglik przykręcony. Pójdzie też nowy olej do skrzyni, bo spuściłem. Kupiłem jeszcze smar do półosi, bo nie mogłem wyciągnąć jednej półosi. Musiałem rozpiąć ją z przegubu. No i tutaj mamy całe sprzęgło. Sprzęgło wraz z dociskiem. No i tutaj musiałem skorzystać z innej przeglądarki do losowania, bo ta poprzednia miała jakiś błąd. No ale wkleiłem sobie link, tak jak poprzednio, było 21 komentarzy. No i tutaj klikam start. No i losujemy. Marwit. Kurczę, nie mogę przeczytać, bo na tym małym podglądzie, ale coś tam jest, że fajnie by było, więc skontaktuj się ze mną na Facebooku e-Jarząbek. No i co? Do następnego. Na razie. Cześć.